Ja maszyna dzisiaj znowu projekt F4E, tylko tym razem, kogo mamy tym razem? Tym razem mamy łucznika. Przetestujemy sobie łucznika. Czyli tak, mamy autoataki. Już sobie w sumie mogę odpalić. Mamy autoataki, pod prawym mamy strzałę, którą można naładować. Pod kół mamy triple shota ze stunem. I spacja to jest, no powiedzmy, że taki movement skill, o. Czyli tak, tak to działa. I tamków oczywiście nie mamy, bo na każdej postaci storage i cały gold jest osobny. Także chcemy grać inną postacią, no to niestety musimy grać tak jakby od nowa, nie? Także czekam na gierkę i zobaczymy. Na pewno będzie ciężko, jak trafię na jakiegoś mocno wygrywanego gościa, który będzie miał ten item level 20-30 plus, to raczej rip. Chyba że dropnę jakieś itemki podczas gry, zobaczymy. Dobra, jesteśmy w gierce, tutaj standardowo na początek dostajemy 3 potki oraz kilka wardów. Ja tych wardów nie biorę, bo ja i tak ich później nie używam. Że one mi się jakoś specjalnie nie przydają. Bez itemów te mopki będą, kurde, tak średnio schodzić. Chociaż z tego co widzę, to nie masz takiej tragedii. Mamy niestety pod ability power, a moja postać jest pod physical damage. Chociaż nie, bo tu jest magical damage. Spacja magic damage i RK też magic damage. Czyli głównie ability power. O dziwo. Chyba że chciałbym grać pod autoataki, nie? To wtedy... Wtedy ewentualnie... Physical power. Dobra, wejdziemy sobie tu do środka, bo tam fajne itemki można ogarnąć. Oj. Dawaj, dawaj, dawaj. Aha, i to kół jest jeszcze z odskokiem takie, okej. Okay. Dobra, mamy to. Cyk, cyk. Jakiś itemek dodatkowy by się przydał. No ale wejdziemy tam do środka. Tam jest kilka mocniejszych mobków. I te mocniejsze mobki będą miały dodatkowe itemki. Zobaczymy. Nie wiem czemu, ale mam mały ping. A mam... Kurde, jak używam skilli i biję te mobki, mam wrażenie, jakbym miał ze 100 MS-a, tak? Jakby sekundowy delay. I nie wiem czemu. Jakby ten auto-atak jest jakoś dziwnie kastowany, jakby to był spell. Nie jest on taki instantowy, nie? Tak trochę dziwnie to wygląda. Artefakt pod attack damage. Dobra, pyk. Oj, dostałem hitka. Ale mam potki, także to nie będzie problemem. Nie no, ogólnie... To mopki są giga łatwe tą postacią. Gorzej jak się nie uniknie jakiegoś hitka, nie? Dobra, pijemy potkę. Pijemy rękawiczka pod healtha, więc lipa. A tyle, tyle. Otwieramy skrzynkę. I tutaj fajnie jakby coś było ciekawego. Helmik pod Hellfire Magic Res. Nie no, kiepskie tej damy się trafiły, takie pod tanka bardziej. Ja bym wolał pod jakieś AD, coś tam, Ability Power. Dobra, zmienimy sobie. Pytanie, gdzie my teraz chcemy pójść? Gdzieś do TPK. Tu jest TPK. W sensie ekstrakt, nie? Jak będzie 5 minut do końca. Wtedy Ability Power. Jak będzie 5 minut do końca, wtedy aktywują się ekstrakty i można wychodzić. Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że lepiej było chyba grać pod AD. Ciężko powiedzieć, bo tu tak ta pasta jest trochę pół na pół. No ale cały czas jednak bijemy tymi autoatakami, nie?
Jakieś skrzynki są. A, lipa. No i wybuch sobie. O, nie zdążyłem, kurde, uciec. Dobra, ten wybucha. Ten też wybucha. Może zlutujemy, użyjemy podki. Jeszcze jedną podkę mam. Także wypadałoby teraz troszkę uważać. Mobek ten na dwa hity poszedł. Buty pod helfa. Nie, buty pod helfa to raczej nie chcę. Kolejne buty pod helfa. To znowu mopki. Czemu on stuna nie dostał? Chyba nie do końca wiem, jak to działa. Dobra, wybucha. Rękawiczka, dobra, wezmę tą rękawiczkę podatek damage. Tego nie mogę odpalić. Nie wiem, co tu trzeba, żeby to odpalić, ale zrobimy sobie mini bossa. Jak on bije. Dobrze, wydaje mi się, że tego mini bossa powinienem zrobić. Wbrew pozorom, przy tym bossie lepiej się trzymać na blisko. Wtedy można ominąć tego jego skilla. Dobra, nie zapnął mnie. Ale z tym moim damage'em to kurde, chwilę będę go bił. I nawet jest szansa na wywalkę. To prawda. Aha. Prawda, mam nadzieję, że się nie wywalę. Nie. No niestety. Bosik tu strong. Ciężko kurde bez itemów sensownych zrobić tego bossa. Giga ciężko. A ten łucznik chyba najmniej mi się podoba mimo wszystko. Jak zawsze lubię grać łucznikiem. Tak. Ten łucznik ma jakieś autoataki dziwnie. Dziwnie działają na tym łuczniku. Są to jakby troszkę polagowane. Dobra, tyle. Następnym razem będziemy testować healera. I później zostanie jeszcze nam Barbarian i tyle. I to będą wszystkie postacie, jakie są aktualnie dostępne w grze.